Hej, 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 dzisiaj jest niedziela, ty co? Myślisz, że nie widzę? Tych siat, które trzymasz? TK Maxx? Zara? Jeszcze widzę, że żarcie w Biedronce kupowałeś. Co to jest? Berszka? Nie, chowaj. Wytłumacz się, proszę bardzo. Wstyd, wstyd i jeszcze raz wstyd. Imieniny dziś obchodzą Juvenalis, Diodora i Piotr. Wszystkiego najlepszego! W dzisiejszym niedzielnym odcinku Pączka poruszymy jakże niezwykle ważny temat. Temat handlu. Spokojnie, spokojnie, nie jest to temat handlu ludźmi. Jest to kwestia handlu w niedzielę. Czy można robić zakupy w niedzielę? Moim skromnym zdaniem, człowiek ogarnięty powinien wiedzieć, gdzie jest granica. I dla mnie granicą niedzielnych zakupów są zakupy spożywcze. W niedzielę ze spokojnym sumieniem pójdę do Biedronki kupić kartofle na obiad. I to moim zdaniem jest okej. Kochanie, chodźmy, pójdźmy dzisiaj do galerii. Akurat mamy obydwoje wolne, muszę sobie kupić nowe buciki. W Niemczech dobrze zrobili. Wszystkie galerie w niedzielę są pozamykane. I tam cię nie kuszą sklepy i markety. No tak, tylko jeżeli ktoś jest zakupoholikiem, no to gdzie najlepiej odpoczywa? Buszując między półkami. Wjeżdżając z ruchomymi schodami z jednego poziomu galerii na drugi po prostu. No chodź mi, siatku, pojedziemy dzisiaj, no przecież nie będzie tam ludzi. Nikt dzisiaj w niedzielę przecież nie będzie chodził tam. No kto normalny zakupy w niedzielę robi, no? Pomyślało tak 50 tysięcy mieszkańców Radomia. Wjeżdżasz samochodem do parkingu podziemnego, a tam nie ma miejsc, wszystko zajęte. 15 minut stoisz w korku, żeby stamtąd wyjechać. Modlisz się o to, żeby się te alarmy włączyły, te które czują, że jest za dużo dymu w okolicy, bo po prostu dusi cię. Więc z niedzielnym zakupom mówię zdecydowane nie, ale sam po kościółku śmigam do Biedry. Świętem na dziś jest Święto Narodowe 3 maja. A ty, mój drogi widzu, czy robisz zakupy w niedzielę? Jak się z tym czujesz? Co o tym sądzisz? Napisz o tym w komentarzu pod tym odcinkiem. Ja się już będę żegnał. Widzimy się jutro, jak zwykle o godzinie 19. Właśnie zjadłeś pączka! Ja osobiście jestem za tym, żeby szanować czyjąś pracę i skoro ktoś do tych sklepów odzieżowych idzie do pracy w niedzielę, tak, skoro po prostu są tam ludzie, jest tam życie, to czemu ja mam ich lekceważyć i zostawać w domu i nie chodzić, tak? Ostatnio byłem w galerii, prawda, jak sobie kupiłem taką fajną bluzeczkę. Taki zwykły t-shirtik, tak, ale po prostu symbolicznie dokonałem tego zakupu tak, aby pokazać, że solidaryzuję się z pracownikami, którzy muszą tam pracować w niedzielę. Ja mam nienormowane godziny pracy, więc mi to jest obojętne, tak, czy pójdę rano w poniedziałek, czy w czwartek po południu, czy w niedzielę o 9:00. Solidarność w naszym narodzie i my o tej solidarności tak właśnie zapominamy. Zapomnieliśmy, skąd my wyszliśmy, gdzie jest nasza tożsamość. Tak.